Hej, hej, kochani, pogadajmy. Dzisiaj spotkanie przy kawie, czyli ekspres do kawy. Tradycyjnie. Środowy. Myślę, że pójdziemy dzisiaj tak na spontan, jak zresztą często to bywa ze mną, wiecie. Spotkanie spontaniczne. Pochwyciłam książkę, którą już znacie, bo rekomendowałam, ale bardziej chodzi mi tutaj o odczytanie lekcji, która chce być nam powiedziana. 50 lekcji na najtrudniejsze chwile w życiu. Bóg nigdy nie mruga. Nie twierdzę, że teraz akurat przechodzicie przez jakąś najtrudniejszą chwilę w życiu, choć mnóstwo mam takiej korespondencji od ludzi będących na rozdrożu, którzy są skonfrontowani z jakąś trudną decyzją do podjęcia. Ale w sumie to nie jest dziwne, dlatego że któż ma się do mnie zgłosić, jeśli nie ludzie z problemem, prawda, bądź z dylematem. Po to zaglądamy w przyszłość i po to próbujemy wejrzeć w karty bądź jakieś inne narzędzia przepowiadania tego, co się wydarzyć może, czyli sprawdzania potencjałów, po to, żeby z jakichś trudności wyjść zwykle. Mało jest tak naprawdę osób, które traktują dywinację jako przeżycie duchowe, czy taki element rozwoju duchowego, wzrostu. Jest jeszcze oczywiście taka grupa, która traktuje to czysto jako rozrywkę, bądź jako coś takiego ekscytującego i podniecającego, ale zwykle to jest taki słomiany ogień, to jest na chwilę, na trochę i później już nie wracają, to jakoś tam im przechodzi. Bóg nigdy nie mruga, 50 lekcji na najtrudniejsze chwile w życiu. Naprawdę na chybił trafił, po prostu. To, co usłyszeć widzowie kanału Mistyczka powinni na ten moment, o ile rzeczywiście przechodzicie przez, może niekoniecznie najtrudniejszą chwilę w życiu, ale dość trudną, którą w tarocie się zwykle określa we wszystkich dualizmach, czyli w dwójkach, tak? W kochankach mamy rozdroże, nie wiemy co zrobić. Dwie buławki, też stoimy na rozdrożu, dwa miecze, blokujemy się w takiej sytuacji, też braku wyboru. Czasami też w dwóch pucharach możemy mieć dylemat emocjonalny, też nie wiemy co wybrać, bywa i tak. Wszystko też zależy od kontekstu i innych kart, które znajdują się w pobliżu. Ale dobra, żeby nie przedłużać. Otwieramy. Nie wiem, co będzie. Nie wiem. Lekcja 52? Nie, oczywiście, że chyba 32. No, raz zobaczymy. Lekcja 32. Gdy zachorujesz, nie zaopiekuje się tobą twoja praca, tylko twoi przyjaciele. Dbaj o nich. Czyli krótko mówiąc, jest tutaj wezwanie do dbałości o przyjaźń i przyjaciół. I rzeczywiście, praca nie jest czymś, co nas kocha. To znaczy, kocha nas wtedy, kiedy jesteśmy sprawni. Wtedy, kiedy nie chorujemy. Wtedy, kiedy wspaniale układa się nasze życie. Kiedy sytuacja wygląda bezproblemowo. Natomiast my się ciągle ścigamy w pracy i w życiu, jak na torze wyścigowym, takim pełnym zakrętów. Dlatego czasami trzeba chodzić do pracy w kasku, bo jak będzie jakaś kraksa, to na tych zakrętach po prostu może nas wyrzucić. Lekcja 32. Gdy zachorujesz, nie zaopiekuje się tobą twoja praca, tylko twoi przyjaciele. Dbaj o nich. Często to powtarzam. O przyjaciela, jeśli już masz, dbaj jak o perłę. Naprawdę jak taką perełkę, jako skarb. Dopieszczaj jak tylko możesz. Angażuj się czasowo. Rozmawiaj. Obdarowuj. Dbaj o wartość tej przyjaźni. Uwaga. 40 urodziny mają w sobie coś takiego, że obchodzi się je wśród czarnych balonów, a na kartkach z życzeniami widnieją realistycznie oddane łysiny. Pomarszczone twarze, obwisłe piersi i sterczące brzuchy. No ja bym powiedziała, że nie tylko 40. 40 funkcjonuje w naszej świadomości jako przystanek w połowie drogi.
I uwaga, tutaj zrobię stop, klatkę, bo myślę, że to nie tylko musi być 40, że naprawdę teraz ci, którzy mnie teraz oglądacie i słuchacie tego, to w ogóle teraz możecie mieć takie poczucie połowy drogi między życiem a śmiercią, czyli początek końca życia, jakie znamy. Mając to na uwadze, nie wiedziałam, co podarować na 40 urodziny mojemu partnerowi. Bruce zachowywał się tak, jakby kończył co najmniej 60 lat. Stawiał pytania o wartość dotychczasowego życia, podsumowywał największe osiągnięcia, oceniał swoje dokonania jako ojciec, biznesmen, obywatel. No to przede mną też takie podsumowanie, kochani, bo też za niecałe jakieś 2 tygodnie urodziny będę mieć, więc zawsze przychodzi w okolicach urodzin, prawda? Takie podsumowanie, takie bilansowanie, co się udało, co nie. No to sobie też tutaj możemy zadawać takie pytania, czy wszystko się udało, tak? Osiągnąć w ramach danej roli pracownika, matki, córki, obywatela tego państwa. Ja myślałam tylko o tym, ilu przyjaciół zgromadził przez tych 40 lat. I może właśnie warto przy okazji urodzin o tym pomyśleć. Ilu przyjaciół zgromadziłam przez tych 40 lat? Czy 50, czy 60, czy 70? Nie wiem, ile masz lat. 30, 26. Ilu przyjaciół zgromadziłaś przez te przeżyte lata? To wydawało mi się lepszym kryterium oceny niż dochody czy status społeczny. Cudowne to jest. Wciąż stawała mi przed oczami scena z filmu To wspaniałe życie. Jego bohater, George Bailey, który nigdy nie uważał się za człowieka sukcesu, mógł sprawdzić, jak wyglądałby świat bez niego. Morał brzmiał: nikt, kto ma przyjaciół, nie jest nieudacznikiem. Chciałam, żeby mój mąż pomyślał o swoich przyjaciołach, a nie o tym, że licznik bije, a on nie przejechał jeszcze tak wielu dróg. Dlatego poprosiłam 40 osób, by napisały do Bruce'a list, w którym opowiedzą mu, jak wpłynął na ich życie, jak ich zmienił, ukształtował, poruszył. Mieli przysłać te listy do mnie, żebym mogła je wszystkie opakować i wręczyć Bruce'owi jako prezent. Na początku cały projekt wydawał mi się prosty. Wystarczy zadzwonić do 40 osób, z których każda napisze po jednym liście, ale okazało się, że niełatwo jest przelać uczucia na papier. Ludzie boją się nimi upaćkać. Wszyscy to przeżywali. Kilka osób zadzwoniło do innych z pytaniem: o czym piszesz? Jakby mogli ściągnąć od nich pomysły. To było trudne zadanie, bo ukazywało prawdę zarówno o nadawcy, jak i o odbiorcy. Część osób wybrnęła żartami o 40, inni, wykorzystując poczucie humoru, wyrażali swoją sympatię, ale większość opisała w listach to, co tak trudno powiedzieć komuś osobiście, że często nigdy tego nie robimy. Im bliżej było do urodzin, tym więcej nadchodziło listów. 2 przyszły FedExem, 6 faksem, 1 pocztą elektroniczną. To już inne czasy. Teraz większość by przyszła pocztą elektroniczną, jak mniemam. Pewien przyjaciel Bruce'a podyktował mi swój list przez telefon. Powiedział, że nie potrafi wyrażać uczuć na piśmie, więc pozostawia to mnie. Okleiłam kartonowe pudło stronami wyrwanymi z magazynu Life z 1954 roku i włożyłam listy do środka. Kiedy nadszedł ten wielki dzień, poszliśmy na kolację i do kina, a potem z garstką przyjaciół zjedliśmy deser. Po wszystkim jubilat był zadowolony z udanych urodzin. Wtedy wręczyłam mu to pudło. Bruce przeglądał listy z niepewną miną, więc wyjaśniłam, skąd się wzięły. Był oszołomiony. Czytał adresy zwrotne na kopertach, ale żadnej nie otworzył od razu. Kiedy to zrobił, i z niego, i z listów wylały się emocje. Z oczu popłynęły mu łzy radości i wzruszenia. W sumie 40 osób przeprowadziło na nim operację na otwartym sercu. Trafili do jego wnętrza dawno nieużywanymi drogami. Przypomnieli mu przeszłość, czasy mrocznych plakatów, długich włosów, podróżowania autostopem i koncertów rockowych, których szczegółów nikt nie pamiętał, bo wszyscy byli na haju.
Dziękowali mu za nocne rozmowy przez telefon, porady tuż przed spotkaniami w sprawie pracy, długie dyskusje o tym, jak poradzić sobie z rozwodem. Matka jednego z najbliższych przyjaciół Brusa napisała piękny wiersz. Jedna z jego przyjaciółek sama zaprojektowała kartkę urodzinową. Któryś z przyjaciół zapisał życzenia na partyturze. Brus planuje kiedyś przekazać te listy swoim synom, żeby zobaczyli, o co chodziło w jego życiu. Nie tylko o pieniądze, które zarobił. Nie tylko o firmy, które prowadził. Kobiety, które kochał. Najważniejsze były przyjaźnie, które nawiązał i utrzymał. Większość ludzi nigdy nie dowiaduje się, co myślą o nich inni, powiedział, ocierając łzy. Takie rzeczy mówi się dopiero na pogrzebie. Właśnie dlatego opowiadam o tym prezencie. Zbyt często nie zdajemy sobie sprawy, ile znaczymy dla innych, aż jest za późno. Zbyt często nie wiemy, co zrobić dla innych, aż jest za późno. Kiedy dowiedziałam się o moim raku, najpierw zaczęłam się martwić, ile opuszczę dni w pracy i meczów siatkówki i że nie dotrzymam tych wszystkich terminów, które zaznaczyłam w kalendarzu. Pielęgniarka, która usiłowała wcisnąć w mój harmonogram pierwszą chemioterapię, pokręciła głową i orzekła: musi pani określić priorytety. Miała rację. Praca zeszła na dalszy plan, ale na pierwszym nie znalazł się rak, tylko moi przyjaciele. To oni zajęli najważniejsze miejsce w moim życiu. Cheryl urządziła mi imprezę na inaugurację chemioterapii. Przyjaciele przynieśli kolczyki, chusty i kapelusze. Beth przytknęła do warg maleńkie kolczyki w kształcie organków, które dostałam od Cheryl, i zagrała dla mnie bluesa na chemię. Judy przyszła mi umyć głowę. Inni przyjaciele podarowali mi stosy filmów do obejrzenia, kapcie i piżamę. Nie zliczyłam, ilu przysłało mi kartki, jedzenie i inspirujące książki. Praca? W jakiś niewyjaśniony sposób gazeta ukazywała się nawet w te dni, kiedy byłam zbyt słaba, aby pisać. Ten świat nie zawalił się beze mnie. Ale bez przyjaciół mój świat zawaliłby się na pewno. Mój przyjaciel Marty zawsze powtarza, że jeśli masz przyjaciół i zdrowie, to nic więcej ci nie potrzeba. Rak nauczył mnie, że jeśli przyjaciele są wysoko na twojej liście priorytetów, to nawet gdy stracisz zdrowie, i tak zachowasz to, co liczy się najbardziej. Koniec kropka. Miejcie wobec tego przyjaciół i zdrowie, kochani, tego wam życzę. Taką tu mamy lekcję 32. Wybraną na chybił trafił. Czuję też, że ona jest bardzo, bardzo taka moja. Może w kontekście nadchodzących właśnie moich urodzin też, a wiem, że znaczna część też oglądających również ma urodziny, nawet niektórzy wiem, że tego samego dnia, bo mówili o tym w komentarzach. Więc przyjaciół i zdrowia wam życzę, takie tutaj mamy przesłanko, na ten najbliższy czas tak czuję, bo nie bez powodu to oglądacie, myślę, że wszystko jest po coś i ma znaczenie, znacie moje zdanie na ten temat. A druga rzecz, jaką chciałam tutaj zakomunikować tym wszystkim życzliwym, którzy te życzenia będą mi składać, no bo wiem, że tak będzie, tak zawsze jest, więc poproszę wobec tylko, kochani, o co? O jakieś takie dobre, życzliwe słowo. Nie jakieś szczególne życzenia, tylko właśnie o jakieś takie dobre, szczere słowo. Co ten kanał wam dał tak w ogóle? Ale szczerze. Ale wiecie, czym jest też szczerość? Może czasami nic wam nie dał. Może macie takie poczucie, że zawaliłam, że to nie tak miało być. Że może macie jakieś inne oczekiwania. To zróbcie tą taką operację na moim otwartym sercu. Ja będę bardzo wdzięczna. Bardzo. I to też będzie życzliwe. A wiecie, dlaczego będzie życzliwe? Bo życzliwość to szczerość. Po prostu. Okej. No i teraz ekspresik będzie naprawdę ekspresowy. Zobaczymy sobie dwa przesłania anielskie, które sobie wyciągniecie. Taka wróżba wyboru. Bezterminowo. Tak usłyszałam, że ma być bezterminowo, bo to, co ważne, nie ma terminu ważności. Więc bezterminowo, zobaczmy, czyli bezterminowo, bo to, co ważne, nie ma terminu ważności.
Więc patrzmy, kochani moi. Numer 1 i numer 2. Wybierajcie obrazki. Czerwony, niebieski, nie sugerujcie się niczym więcej. 1 czerwień, 2 niebieski. I podświadomość wybiera. Nie czytajcie, co jest na tych obrazkach. Jedyneczki, dwójeczki. Przekaz bezterminowy. Jedyneczka. Trochę przypomina tutaj takiego asa mieczy, prawda? Archanioł Uriel. Jakaś taka walka, walka o swoją przestrzeń życiową. I tu widać, że w ogniu się hartujecie, w ogniu pewnych takich kluczowych przemian. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu. Ja myślę, że jakaś część jedynek taką trudną chwilę w życiu ma. To jest taki test czy próba ognia, powiedziałabym. Taki chrzest bojowy, ale w ogniu. I ten Uriel tutaj będzie Wam niezwykle pomocny i pomocowy. Zaraz tutaj Wam odczytam to przesłanie z książeczki i powiem też, jak to odczuwam. To jest jeden z aniołów siedmiu promieni. I odczuwam to właśnie jako taki test próby. Coś, co... wykreowanie takich historii i takich zdarzeń, które zostaniecie wstawieni, żeby w gruncie rzeczy udowodnić swoją moc, swoją siłę. A teraz mi się tak właśnie tutaj też otworzyło. Wpływ Uriela uwidacznia się na przykład we fragmencie przemówienia Nelsona Mandeli. Nasz najgłębszy strach nie wypływa z tego, że jesteśmy ograniczeni. Nasz najgłębszy strach wypływa z faktu, że nosimy w sobie bezgraniczną moc. Tym, czego obawiamy się najbardziej, nie jest nasz wewnętrzny mrok, lecz nasze wewnętrzne światło. Pytamy siebie, ile brakuje nam do tego, aby być pięknymi, utalentowanymi i idealnymi. A ja pytam ciebie, kim jesteś, takim nie będąc? Jesteś dzieckiem Boga. Pomniejszanie samego siebie nie służy światu. Nie powinniśmy wycofywać się, poddawać i kurczyć po to, aby otaczający nas ludzie czuli się bardziej pewnie. Zostaliśmy zrodzeni, aby objawiać sobą wspaniałość Boga. Mieszka ona nie tylko w wybranych, jest w każdym z nas. Gdy pozwalamy promieniować naszemu wewnętrznemu boskiemu światłu, dajemy podświadomie naszym bliźnim pozwolenie na to, aby czynili to samo. Tak, to jest takie wezwanie do tego, żeby zawalczyć o siebie, jaki jest temat główny, jakie schematy nieszczęścia się powtarzają w naszym życiu, bo to trzeba przeciąć. To jest czytanie bezterminowe, w związku z tym tu macie takie wezwanie do pewności siebie, do tego, żebyście poczuli, że jesteście prowadzeni. Warto do tego Archanioła Uriela oczywiście prosić, żeby ta Boża siła prowadziła Was i przewodziła, tak? Tutaj najprawdopodobniej będziecie spoglądać na swoje życie jak na film, bo Archanioł Uriel w tej energii tu manifestuje takie przewijanie slajdów, takie przyglądanie się temu, co się wydarzyło. Krok po kroku, klatka po klatce. To jest dokładnie to, co tutaj było u Reginy Brett. W tej książce Bóg nigdy nie mruga. Taki jubileusz, taka 40 urodziny, czy 50, czy 60, czy 30, któreś tam, gdzie właśnie my tu sobie przewijamy do tyłu od chwili obecnej do jakichś najdawniejszych wspomnień, jakie mamy i przyglądamy się tym wspomnieniom, oglądamy to jak film, tak? Co powtarzamy w naszym życiu? Czy całą odpowiedzialność za fabułę tego filmu na kogoś zrzucamy, czy sami czujemy się odpowiedzialni za wszystko to, co się wydarzyło, tak? Tu jest powiedziane, przejmij całą odpowiedzialność za fabułę tego twojego życiowego filmu. Nawet jeżeli coś wydawało się niesprawiedliwe, nawet jeżeli w twoim życiu, a najczęściej tak jest, bo przecież życie nie jest czymś idealnym, to jest ten wyścig z zakrętami,
Więc zwykle tutaj wiele się wydarzyło też takich rzeczy niefajnych, ale jest tu powiedziane, przecież ty jesteś reżyserem swojego życia. Ty jesteś reżyserem, więc wiesz, to nie może być tak, że obarczasz innych odpowiedzialnością za te sytuacje niefajne, bo na przykład za jakieś sukcesy. Z sukcesami będziesz się chętniej utożsamiać. Powiesz, o, odniosłem taki sukces w 100%, jestem tutaj wdzięczny losowi i sam sobie mogę podziękować, bo takiego wysiłku dokonałem, dokonałam i zasłużyłem, zasłużyłam. Natomiast gorzej już tam, gdzie się noga powinęła, prawda? Do tego już się przyznać nie chcemy. Tu jest powiedziane, wprowadzaj poprawki do scenariusza filmu. To znaczy, zmieniaj dawne urazy w piękno, w radość, w obfitość, żeby przekroczyć tutaj taki wewnętrzny mrok. Tutaj chodzi o to, że tutaj jest powiedziane tak: Uriel jest Twoim pomocnikiem. Co on tutaj chce Ci powiedzieć? Żebyś się nie targował sam ze sobą, żebyś się nie targował, żebyś był bardziej odpowiedzialny za to, co się w życiu wydarza. A odpowiedzialność to znaczy, że w porę czasami też trzeba się czego wycofać z jakiegoś niedobrego przedsięwzięcia, z kłamstwa, z iluzji, więc wycofujcie się, kochani, bo jest powiedziane, że czasem po prostu trzeba się wycofać. Trzeba się wycofać, nie wolno się poddawać przymusowi, bo tu często jest wkalkulowane w to energia przymusu. Trzeba walczyć z przymusem i z ograniczeniami, tak macie powiedziane. Przesłanie Uriela brzmi: bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się niczego ani nikogo, gdyż Pan Bóg Twój idzie z Tobą i nie opuści Cię i Cię nigdy nie porzuci, tak? Piękne macie tutaj przesłanie, takie wezwanie, żeby stanąć do szczerej konfrontacji ze sobą samym i ze swoim życiem. Po co? Żeby poznać wady i słabości, ale nie żeby się biczować, tylko po to, żeby wiedzieć, to co złego we mnie czyha, mogę się z tym też tym mieczem rozprawić. Mogę, 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 bo to co jest najciemniejsze w tych zakamarkach duszy, to tak naprawdę jest moim sumieniem sędzią. I macie tu taką zachętę do szczerego rachunku sumienia, zdrowej samokrytyki, konfrontacji z tymi mrocznymi stronami własnej natury. Więc miej odwagę stawić czoła tej swojej podziemnej strefie, tej swojej szarej strefie, tak? Swojemu podziemiu, które kradnie ci najwięcej czasu i energii. Czyli takie tutaj będzie lustrzane odbicie samego siebie. Spróbuj wyjść z siebie tak na zewnątrz i przyjrzeć się właśnie temu, co cię tu spotkało. Wezwanie oczywiście do odwagi, bo tutaj jest powiedziane, mamy takie trzy domeny tego archanioła Uriela. To jest pokój, to jest szczerość i działanie. Pokój, szczerość i działanie. W związku z tym, że czytanie jest bezterminowe, więc to jest energia. Myślę, na dobrych kilka miesięcy pokój, szczerość, taki rachunek sumienia, walka z przymusem i z ograniczeniami. I zobaczymy wobec tego, w jaki sposób najlepiej tę energię wyzyskać, czyli w jaki sposób do tej przestrzeni pokoju i szczerości dążyć, jakimi narzędziami się posługiwać, jak do tej przestrzeni wejść, tak? Zobaczymy. Jedyneczki. Jak się znaleźć w tej przestrzeni pokoju, szczerości, walki z przymusem i ograniczeniami. Tak, moje drogie jedyneczki, w taki sposób. Dziewiątka kielichów. Nie można tu być zadowolonym z samego siebie, z tego co dotychczas. Nie spoczywaj na laurach, jest powiedziane, bo tu mamy energię bilansowania. Jest ten rachunek sumienia, bilansujemy w dziewiątce kielichów, przyglądamy się tutaj, na ile te moje marzenia w życiu się spełniły. Ale widzę tutaj często osobę samotną, osobę, która właśnie nie ma przyjaciół, która jest w pojedynkę, to znaczy ma przyjaciół na przykład do kieliszka, ma przyjaciół do radości, ma przyjaciół wtedy, kiedy się dobrze tej osobie wiedzie. Natomiast zaczynamy się rozglądać w chwilach, które tutaj Regina opisywała, w jakichś takich smutniejszych. Ona tutaj chemioterapię opisuje, ale to może być jakikolwiek trudniejszy moment w życiu, kiedy się rozglądamy dookoła i nikogo wokół nie ma.
że przyjaciele wtedy są, kiedy jest dobrze. A jak wiadomo, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Temu się należy przyjrzeć. Jak wejść w przestrzeń szczerości i pokoju? No właśnie zrobić taki rozrachunek. Czy ja jestem dla innych w chwilach ich słabości i upadku, czy gorszego samopoczucia, czy ja jestem dla nich i czy oni są dla mnie? Przyjrzeć się tym przyjaźniom, bo tu mamy osobę, która musi się przyjrzeć po prostu, co w życiu osiągnęła, co jest Twoim zadowoleniem, co daje Ci spełnienie, na ile tu jesteś osobą spełnioną. Tu masz powiedziane, że. Jest tu taka konieczna energia takiej sytości i zdrowia, że to trzeba sobie zapewnić, takiego poczucia bezpieczeństwa, tak? Ale tu otwierasz się na gościnność, tu zapraszasz ludzi do swojej przestrzeni. Tu nie można siedzieć w pojedynkę i konsumować jakiś swój sukces, bądź wręcz przeciwnie, nie można konsumować swojej porażki. Więc mówię, mamy tutaj dwie opcje, jak wejść do tego pokoju szczerości i przestrzeni, pokoju w ogóle i spokoju. Ano w taki sposób, żeby przede wszystkim zrobić ten rachunek sumienia, czy jestem dla innych również w tych gorszych chwilach, chwilach smutku i porażki, nie tylko żeby konsumować ich sukces. I w drugą stronę, kto jest wokół mnie? Rozejrzeć się, tak? Zakreślić ręką krąg, rozejrzeć się i zapytać, kto jest wokół mnie? I czy zawsze ci ludzie są? Przyjrzeć się, kiedy ci ludzie są przy mnie? Tylko wtedy, kiedy jest dobrze, czy wtedy, kiedy jest źle, czy w ogóle ich nie ma, bo jestem tu osobą samotną w tej dziewiątce kielichów. Tu będzie wyzwanie do tego, żeby też założonymi rękoma nie czekać na jakąś mannę z nieba. Archanioł Uriel rzeczywiście tutaj wzywa do czynu, do działania. Tu nie można już dłużej siedzieć na tym stołku i konsumować życie, bo tu mamy konsumpcjonizm życiowy, tu mamy cywilizację mieć zamiast być. Jedynka jest tu wzywana do tego, żeby wyjść też z jakiegoś niezadowolenia w siebie, żeby się też tak nie katować. Owszem, ten rachunek sumienia zrobić, ale też zanadto nie przechodzić w tę energię spolaryzowaną, która mówi o takim biczowaniu i katowaniu siebie, że jestem nic nie wart, tak? Że tak tylko czekam na jakieś zmiany. I tyle, prawda? W takim. Zresztą to tutaj jest pokazane też jako rodzaj nadużycia. Druga bardziej materialna odsłona to jest w ogóle walka z nadużyciami wszelkiego rodzaju, ponieważ tutaj często wartość twoją bądź ty czyjąś mierzysz tym, co ktoś posiada, albo tak ciebie mierzą inni, tym, co ty posiadasz. Czyli na przykład posiadasz mało, no to w czyichś oczach jesteś mniej wart, tak? Chodzi o dobra materialne. Tu mamy taką polaryzację, ludzie bogaci, ludzie biedni, ludzie bardzo samotni i tacy, którzy otaczają się tym wianuszkiem różnych przyjaciół, ale akurat tutaj nie pokazani są prawdziwi przyjaciele. Tu są pokazani tacy ludzie, którzy mimo wszystko w Twojej przestrzeni pozostawiają Cię samymi. Więc ten Archanioł Uriel mówi, przyjrzyj się, zrób ten rachunek sumienia, tu trzeba się mocno rzeczywiście tak pokusić, o taki wgląd w jakąś taką stagnacyjną sytuację, w której ty utknąłeś, utknąłaś, bo to widać. W dziewiątce mamy bilansowanie i ten bilans wygląda w ten sposób, że utknęliście. Ja nie mówię, że od razu w konsumpcjonizmie, ale tutaj utknęliście w jakimś takim, jakby to powiedzieć, w takim oglądzie rzeczywistości w kategoriach sukcesu. I pytanie, czym rzeczywiście jest ten sukces? Bo tu często nie jest sukces rzeczywisty. Tu zwykle jest taki sukces pokazany, który wypełnia brzuch, czyli mamy obfitość, sytość i wypełnia bardziej takie właśnie, nie tyle wypełnia, spełnia te nasze potrzeby i często tutaj mamy smutek spełnionych marzeń i życzeń, bo dochodzimy też do takiego punktu, że wiele się udało osiągnąć, naprawdę. A mimo to nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Nie jesteśmy. Więc żeby tutaj spełniać swoje marzenia i sięgać po nie, ta energia ognia, energia walki,
pokazuje się jako coś, co wzywa do ruchu i dynamiki. Nie można tutaj tak stagnacyjnie się zachowywać, tak? Gdzieś tak też spocząć na laurach, może na jakichś dokonaniach. Ta energia wzywa do czynu, do wyrwania nas ze strefy komfortu. Tu tę strefę komfortu zdecydowanie trzeba będzie opuścić. Cykl się kończy zdecydowanie, czyli wchodzicie w nową przestrzeń. Tu jest nowy pomysł, nowa idea, jak najbardziej energia tożsama z asem mieczy. Zobaczmy, jeszcze tutaj doprecyzuję tą energetykę, co tu jeszcze zechce być powiedziane. No dokładnie, wychodzicie ze strefy komfortu. Takie jest nawołanie. Przecięcie mieczem tej wygodnej, jakiejś konsumpcyjnej, bardzo takiej powierzchownej, bo tu mamy olbrzymią powierzchowność. Strefę komfortu. Tu też jesteśmy sami, tu też mamy pozamykane serce. Ja tu widzę ludzi samotnych. Tu jesteśmy sami i tu jesteśmy sami. Podejrzliwi, ostrożni, nikomu nie ufamy, serce zamykamy, wszędzie widzimy wrogów. Koniec z tym tematem. On wymaga, nie bez powodu tutaj czytałam o tych przyjaźniach. Ani praca was tutaj kochać nie będzie, jak będzie wam gorzej. Jak nie macie przyjaciół, też zostaniecie sami. I pokazana jest taka rzecz, żeby tutaj nie skąpić tych uczuć, być bardziej otwartą osobą, umiejętnie cieszyć się z tego życia, na pewno nie egoistycznie, bo tu jest sporo egoizmu, tu konsumujemy w pojedynkę cokolwiek, to nawet nie musi być sukces. Tu nawet mogą być jakieś takie zdobyta wiedza, że coś, fajną książkę przeczytacie, czegoś się dowiecie, dojdziecie do jakichś fajnych wniosków na temat życia i się z tym nie podzielicie z nikim, to tak jakby tego nie było. Ponieważ rozwój to jest dzielenie się, poprzez dzielenie pomnażacie. No i taka jest tutaj rada: mniej egoizmu, więcej otwartości na drugiego człowieka. Jeżeli uważacie, że wy to dajecie, a nie otrzymujecie, to widać, że tutaj po prostu taką piętą achillesową jest źle pojęty sukces. Jakoś źle sobie tutaj ten sukces definiujemy, uważając, że właśnie całe życie musi być podporządkowane jakiejś strasznej takiej walce w smutku i zmaganiach. Jest to taka samotna przeprawa i tak naprawdę możemy liczyć tylko na siebie. No i właśnie to nie jest prawda. To jest pewien taki rodzaj iluzji, który sobie stworzyliście, bo w gruncie rzeczy tak jest wam wygodnie. Tu nie trzeba się z nikim dzielić. Ani smutkami, troskami, ani radościami. Dobrze, jakaś część będzie miała coś takiego. Zobaczymy dwójeczki. Anioły niebieskiego promienia. Też tu mamy jakąś walkę. Ucinanie łba hydrze. Chyba jakieś te czytania będą podobne. Mamy tutaj anioła z mieczem. Zaraz się odniosę, kochani moi. Szybciutko poszukamy i przeczytamy. Cóż tu świetlista siła aniołów na temat tych mówi? Anioły niebieskiego promienia. To jest cała grupa anielska. Oczywiste to jest, że tu będzie ich więcej. To są jakby całe takie zastępy. Nie ma tutaj jednego konkretnego. I znowu mamy dynamikę. Podobne jest tu przesłanie dla dwójek, jak dla jedynek. Dynamika. Ten anioł mówi tak, właściwie to jest grupa aniołów, on jest jakby reprezentantem na tym obrazku, można sobie zeskrinować, ojej, widać, nie widać, bo teraz tak widzicie, przekręcałam, przekręcałam, przekręcałam. Proszę bardzo, anioły niebieskiego promienia i jest powiedziane w ten sposób, dynamika, w tańcu władzy pomiędzy odbiciem światła i mroku podążamy za wołaniem Twojego serca. Spieszymy uwalniać Cię z więzów złudzeń. Słyszymy śpiew Twojej pieśni wieczności. Słyszymy wołanie cichego głosu. Nie bój się stanąć w świetle niebieskiego promienia boskiej woli i władzy. Ocalenie jest blisko. Dynamiczna walka też o jakieś ocalenia. Uwalnianie z więzów złudzeń. Czyli widzicie, co ten anioł przecina. Iluzje i złudzenia. Mam wrażenie, że tu właśnie bardzo podobne jest to czytanko będzie dla dwójek, dlatego że przedstawiciel tego orszaku anielskiego, niebieskiego, to jest oczywiście Archanioł Michał. On zawsze, jego atrybutem jest miecz, prawda? Zawsze. Też Lady Faith, czyli Archai Wiary.
czyli święta Hildegarda, tutaj przychodzi też z pomocą, przychodzi z pomocą Matka Maryja. Nie tylko, kogo tu mamy jeszcze? Już Wam mówię, Ambriel, anioł ochrony, Karbiel, anioł osłaniający przed wszelkiego rodzaju promieniowaniem, Florian, pomocnik w trudnych czasach, Lary, duchy opiekuńcze domu, Malchidael, anioł woli, Nisrok, anioł uwolnienia, Ramodiel, anioł nocnych podróży ludzkiej duszy, Sailiel, anioł łagodzący wszelkiego rodzaju lęki, Tabris, anioł woli boskiej. To są anioły walki, uwolnienia i wiary w zwycięstwo. Zastępy anielskie, tak? Wzywajcie w każdej chwili, wtedy, kiedy jesteście w potrzebie. A w związku z tym, że tutaj właśnie dzisiaj była książeczka o 50 lekcjach na trudniejsze chwile w życiu, Bóg nigdy nie mruga, przypominam, to może właśnie jesteście teraz w takim momencie, kiedy trzeba skorzystać z tej anielskiej pomocy. Jest powiedziane, przywołaj nas, głos Twojej ciszy kieruje prawdziwą siłą działania. Ale tu mamy dynamikę, tak? Co to znaczy? Jeżeli tutaj te anioły się pokazują, to znaczy, że utraciłaś na ten moment poczucie bezpieczeństwa. Gdzieś tego bezpieczeństwa brakuje. Zresztą myślę, że wszyscy odczuwamy ten brak poczucia bezpieczeństwa w obecnych czasach, bo czujemy się czymś zagrożeni. Tu jest powiedziane, jest zagrożenie realne. Żeby było jasne, to nie jest jakaś imaginacja. Tu mamy realne zagrożenie. Tu Archanioł Michał, on tak sobie nie wymachuje mieczem dla rozrywki, bo on naprawdę przychodzi w potrzebie walki i uwolnienia. A to znaczy, że czasy są niepewne, że jest realne niebezpieczeństwo, że jest realna groźba ataku Królestwa Demonów najogólniej, ale to Królestwo Demonów, to wiecie, ono blisko współpracuje zwyczajnie ze złymi ludźmi, które do tej energii się odwołuje i tworzy taką czarną magię egregorów. Wielu ludzi praktykuje czarną magię, muszę Wam powiedzieć, że nie tylko grupy satanistyczne, ale też grupy, nazwijmy to lobby, najróżniejsze, tam już sobie różne inne tutaj epitety czy przymiotniki dopiszcie. Kiedy przywoływać? No właśnie teraz, dlatego że tutaj mamy przymus, mamy więzy, mamy stare wzorce zachowań i schematów, mamy tutaj brak taki brak ochrony i bezpieczeństwa. W związku z tym tu jest powiedziane, żeby się poczuć bezpieczniej przed udaniem się na spoczynek, czyli krótko mówiąc przed snem, najlepiej poprosić, ja myślę, że tu wprost tego szefa, Archanioła Michała, personalnie go tu wezwać i zwyczajnie poprosić, aby on sam i jego zastępy, które zmobilizuje, chroniły Ciebie, tak? Chroniły Ciebie na jawie, ale również we śnie. We śnie, w czasie nocnych podróży Twojej duszy, żebyś nic się nie podczepiało. No i na jawie wzywaj, Archaniele Michale, tak chroń mnie przed wszelkimi nadużyciami władzy. Uwalniaj od wszelkich zależności. I tyle. Tu czasami też wzywamy te anioły po to, kiedy zajmujemy jakieś stanowiska kierownicze i musimy podjąć decyzje, które dotyczą większej grupy ludzi, tak żeby ta decyzja była dobra nie tylko dla nas, ale dla naszych współpracowników, czyli takie odpowiedzialne zadania zgodnie z Bożym zamysłem, żeby się dokonywały, a nie tylko na tym ludzkim, takim materialnym planie. Przeczytam Wam króciutko rytuał ochronny i wyzwalający, bo on tu będzie bardzo istotny. Na przykład, jeśli chcesz, żeby jakieś pomieszczenie było chronione przed atakami sił mroku, możesz zaprosić te anioły w każdy jego kąt i w każde wejście. I wtedy sobie wizualizuj, jak niebieskie, świetliste miecze w każdym tym kącie i w każdym wejściu do Twojego domu działa, tak? Przywołujesz zastępy Archanioła Michała następującą formułką.
Zastępy Archanioła Michała, przybądźcie, chrońcie mnie i towarzyszcie mi na drodze mojego rozwoju. Chrońcie to pomieszczenie, chrońcie moje ciało, mój umysł i moją duszę. Bądźcie przy mnie. Warto też zrywać tutaj stare więzy, które ci nie służą. Mogą być to więzy rodzinne, przyjacielskie bądź zawodowe, które po prostu przeszkadzają ci bardzo, nie pasują już dłużej do twojego życia, niestety. Więc wtedy w ten sposób poproś Archanioła Michała i jego zastępy. Zastępy Archanioła Michała, przetnijcie te więzy, jestem gotowy, uwolnijcie mnie od połączenia z. I tu podajecie imię osoby bądź nazwę, może firmy nawet całej. Przystąpcie do czynu, uwolnijcie, uwolnijcie, uwolnijcie mnie. Dziękuję Wam z całego serca. No to jak chcecie się uwolnić od jakiegoś szefa, od jakiegoś miejsca pracy, nazwa firmy albo personalnie imię, nazwisko. Taki jest tu przekaz. Ja myślę w ogóle, przecinacie więzy, niechciane więzy. Tak bym określiła dla dwójek taką już skondensowaną, taką skondensowaną formułką, tak? Czyli przecinanie więzów. No to zobaczmy, zobaczmy, kochani, doprecyzujmy. Przecinanie więzów. Gdzie bądź z kim warto te więzy przeciąć? Bo może nie do końca macie świadomość, z jakimi ludźmi, z kim, gdzie te więzy przecinać. Bo jest zdecydowanie wezwanie do sprzeciwu, dość takiego otwartego i przecinania tych niechcianych więzów, bo one zwyczajnie do waszego życia już nie pasują. Czytanie jest bezterminowe, więc może wam to zabrać trochę czasu. Gdzie bądź z kim warto te więzy przeciąć, po to, żeby wam dwójeczki lepiej się żyło. Rzecz jasna. No to pytamy o dobro, zawsze tutaj chodzi o rzeczy dobre. Gdzie z kim? Odwrócona dziewiątka. Miecze. Z wszystkimi tymi, którzy doprowadzili was do takiego stanu. Ja bym powiedziała stanu nieużyteczności. Te miejsca i ci ludzie, którzy doprowadzili do tego stanu. A stan to jest straszny. Czy to rzeczywiście jest jedna z trudniejszych chwil w życiu? Zdecydowanie. Bo tu mamy depresję. Konieczność wspomagania się też środkami psychotropowymi, różnymi lekami. Być nie musi. Mogą być też jeszcze inne sytuacje, o których tutaj za chwilę powiem. Ogromnego poczucia samotności czy rozpaczy. Osoby bądź miejsca, które doprowadziły do wyobcowania. Wy w tych miejscach bądź z tymi ludźmi czujecie się wyobcowani. Czujecie się, jakbyście byli zamknięci w więzieniu, w jakiejś pułapce. Tu są energie bardzo, bardzo, bardzo samotne. Nawet możecie tutaj z kimś być, mieszkać, z rodziną, tak? Ale jest tutaj pokazana samotność. Tu w życiu odgrywa się rolę też ofiary. Co jeszcze warto przeciąć? Pewne takie wasze stanowisko czy przyzwyczajenie. Bo może jakaś część dwójek gra w życiu rolę ofiary. Ofiarą się czujesz. Albo ofiarą się stajesz, więc porzuć to, trzeba przeciąć te wszelkie niechciane więzy. Nie bądź już więcej ofiarą okoliczności, bądź jakichś ludzi, tak? Bądź miejsca. Bo tu masz powiedziane, że ta gra aktorska tu już się kończy, to jest dziewiątka. Zobacz, jedynka miała dziewiątkę kielichów, a ty jako dwójka masz też dziewiątkę, ale odwróconą dziewiątkę mieczy. To jest o tyle dobrze, że ty już dostrzegasz to światło, tym często tutaj się mówi tunelu, po to, żeby po prostu wyjść tutaj z jakiejś rozpaczy i samotności. Widać to światełko w tunelu. Ja myślę, że dwójka już wychodzi z tego stanu. Wychodzi, zdecydowanie wychodzi. I bardzo dobrze. I trzymaj ten kurs, kurs na wolność. Bo tu wychodzimy na wolność. To jest kurs na poczucie własnej wartości. Po to, żeby tutaj przestać grać w życiu rolę ofiary. Ani nie dać z siebie zrobić też takiej ofiary losu. Tu jest walka i ucinanie tego łba tym mieczykiem czemu? Zaburzeniom neurotycznym. Chorobom psychicznym również.
czyjejś dewocji, fanatyzmowi religijnemu kogoś tam, na to nie ma zgody. W ogóle taki fanatyzm, wiecie, tu często mamy ateistów, ludzi, którzy w nic nie wierzą, w nikogo nie wierzą i po prostu podkopują wszystko, co dobre, wartości moralne, wszystko, co najlepsze na tym świecie udało się wypracować, podkopują. No i wy jesteście wezwani do walki z tym, żeby z takich miejsc i od takich ludzi po prostu uciekać, trzymać się jak najdalej, tak? Bo tutaj po prostu gdzieś taki negatywizm dominuje, postrzegania siebie bądź świata, opierający się na jakichś własnych przekonaniach. Jakaś część po prostu też z własnej głowy ucieka. Sami sobie głowy odciąć nie możecie, ale to trochę tak wygląda, jak takie symboliczne odcinanie sobie własnej głowy, czyli zerwanie więzów ze starym sposobem myślenia. Jakaś część dwójek ma tu zachętę do zerwania ze starym sposobem myślenia i myślę, że jesteście w procesie, bo karta się odwraca, czyli mam wrażenie, że to już się po prostu dzieje w waszym życiu. No i super, i bardzo dobrze. Zobaczymy, kochani, bo cykl tutaj się kończy, a zaczyna się nowy, podobnie jak miały jedynki, co mnie nie dziwi. To jest taki czas przewartościowań, dość trudny. Jakie tutaj z zewnątrz jeszcze czyhają bezpieczeństwo, bo było powiedziane, że zagrożenie jest realne, tak? A tu jeszcze w szpitalu człowieka zamykają, bądź w klinice psychiatrycznej. Więc to też jest realne zagrożenie. Nie daj się nigdzie zamknąć w takiej strefie ograniczającej, bo to jest izolatka pokazana. Czyli co? No nie daj się zamknąć w izolatce, w samotności i w rozpaczy. A co jest tutaj realnym zagrożeniem? Bo tu było powiedziane, że to zagrożenie jest bardzo realne i ono przychodzi z zewnątrz. Więc czym jest to zagrożenie dla dwójek? Zobaczmy. Jest tym. Odwróconym asem mieczy. No właśnie taką sytuacją bardzo nierozwojową. Znowu tu jest powiedziane, czas z tym skończyć. I znowu to, co w umyśle, ale nie tylko. To, co z zewnątrz przychodzi, to zwyczajnie niesprawiedliwość. Tu są implikacje medyczne, prawne, urzędowe, implikacje władzy, stanowisk i tak dalej. I idei. Tu jest cała ta idea, koncepcja taka, tak? Jakaś. Tu mamy miecz, który odcina i ten miecz, który tutaj, to co Wam się wydaje, nie może rozwiązać problemu, bo jest jakiś impas, a tu jest powiedziane, te energie zewnętrzne to są energie niesprawiedliwości. Przychodzi właśnie do Was dokładnie to, co było wcześniej. Fanatyzm, niesprawiedliwość bądź niesprawiedliwe traktowanie, energie bardzo, bardzo obłudne i kłótliwe i takie energie, które blokują Wasze myślenie. Te energie z zewnątrz mówią, człowieku, ty nie masz myśleć. Ty nie myśl, bo myślenie nie jest Twoją mocną stroną. My pomyślimy za Ciebie i my podejmiemy decyzję. A tymczasem masz powiedzieć, nie, 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 wy nie, ja sam, ja sam. No właśnie. Rada na ten okres bezterminowy. Tu mamy jakiś koniec, a tu mamy koniec połączony z początkiem. Czyli trudno mi powiedzieć, jakiego czasu to będzie dotyczyło, dopóki pewnie tutaj nie rozprawicie się z czym. Właśnie z tymi, z tym neurotyzmem w Was i wokół Was. Mam wrażenie, tak? To już zależy tutaj od człowieka. Jakaś część z Was może mieć po prostu ten taki neurotyczny stosunek do siebie i świata, albo wręcz przeciwnie, to zagrożenie przychodzi jak najbardziej z zewnątrz, niezwykle fanatyczne, niesprawiedliwe i takie, które nakłada na Ciebie blokadę działania i mówi, Ty nie myśl i nie działaj, my zrobimy to za Ciebie. Zobaczmy tutaj, kochani, drodzy moi, radę, taką wskazówkę, co w tej sytuacji robić. No poza tym, że oczywiście z wszelkich tych niechcianych sytuacji wychodzić, bo tu jest, to jest oczywiste, to już było na początku powiedziane, zrywamy więzy, prawda? Rada, wskazówka, taka będąca wypadkową tej historii, którą Wam tu opowiedziałam, jest taka, czyli koło fortuny w odwrocie. Karmiczne zmiany, zmiany z przeznaczenia, które mówią o tym, o sytuacji utraty i fatalizmu i zdrady. Mamy trzy karty odwrócone. Dziewiątka mieczy w odwrocie, koło fortuny i as mieczy. Wszystko mówi mi o blokadzie, zatrzymaniu,
i poczuciu niemożności ruszenia z miejsca. I właśnie rada jest taka, żeby wbrew tym okolicznościom z miejsca ruszyć, wyrwać się z tego marazmu. Kochani, już czas. Koło Fortuny mówi o 10 najbliższych miesiącach. Naprawdę już czas. Też mówi o zakończeniu, w odwrocie mówi o początku. Musisz wyjść z tego kółka, drogi chomiku, i przestać tak ciągle kręcić, 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 bo chomik wchodzi do kółka, nie? To jest to. I nie może rozwiązać problemu, i jest samotny w tym kółeczku. Kręci, kręci, kręci. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Trzeba z tego kółka, drogi chomiku, wyjść. Tak już obrazowo próbuję ci opisać sytuację. To znaczy, znowu są fatalistyczno-fanatyczne energie. Wciąż się ten fanatyzm jakiś pojawia. Wiecie, fanatyzm może być fanatyzmem religijnym albo jakimkolwiek innym. Po prostu takim fanatycznym myśleniem, takim zacietrzewieniem, tylko mój punkt widzenia i żaden inny, skrajnie egoistyczny, tak? Mamy taką tutaj narrację rezygnacji, zwątpienia, kradzieży, opierania się zmianom. Będą ci mówić: nie, 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 ty niczego nie zmieniaj, bo ty, człowieku, jesteś za słaby, ty się do niczego nie nadajesz, ty nie masz wykształcenia, ty teraz nic nie możesz, okoliczności cię przerastają i takie tam różne rzeczy. A tu jest powiedziane właśnie nie. Najprawdopodobniej masz teraz tę ciężką chwilę w życiu, bo tu pokazany jest okres pod wozem 3 razy. A może nawet jakiś taki okres, który nazywamy przegraną porażką jakąś. Nie wykluczam tego, ale właśnie masz się nie martwić i nie zniechęcać, dlatego że powiedziane jest początek nowej drogi przed tobą. Tu mamy aż 3 karty zakończenia. Tutaj, tutaj i tutaj. Kończysz cykl, do tego będziesz nawoływany, tak? Żeby tutaj zawalczyć o swoje życie, żeby być po stronie tych wygranych. Ale to jest duchowy wojownik. Wygrana oznacza wygrane duchową. Ma jakiś ideał tutaj zwyciężyć. Ideał. Ideał, który w tej chwili sięgnął bruku, to widać. Bardzo ciężko się z tego bruku podnieść i wydobyć. Ale jest powiedziane, trzeba się tym zmianom poddać. Nie zatrzymuj tego koła przeznaczenia. Nie zatrzymuj zmian. Jedyną stałą w życiu jest ciągła zmiana. Nie bój się tych zmian. Te zmiany nastąpić muszą, masz tu powiedziane. Tak. Może się w czymś wyspecjalizować, może tutaj odwołać się do prawników. Rzeczywiście tu mamy kolejnego wojownika, strasznie dużo tych mieczy, król mieczy, bardzo podobny do tego archanioła Michała, jakby był jednym. Mówi o tym, że tu zawalcz o lepsze wykształcenie, o rozwój intelektualny, zawalcz o obiektywne, rozsądne działania. I no faktycznie tutaj trzeba się rozprawić tym mieczem. Może czasami w sądzie, może poza sądem, bo tu sprawy sądowe. Może o zdrowie trzeba zawalczyć, bo tu też lekarz się pokazuje, a tu jakieś choroby. Także wiele tu widać będzie do zrobienia. No więc róbcie, 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 działajcie, bo anioły niebieskiego płomienia mówią dynamika, ruch, akcja, tak? Więc wchodźcie do tej akcji, tu już nie ma co dłużej kręcić tego kółeczka. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Pa!